Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić wzmacniacz, który jest moją własnością. Mianowicie jest to Angle Powerwall. Ale zanim do niego przejdziemy, chciałbym Wam przypomnieć tylko o Patronite i o Facebooku. Linki gdzieś tutaj się będą wyświetlać. Cóż, wspierajcie, będzie się ten kanał rozwijać. Zawsze miło. No dobra, no ale przejdźmy do samego wzmacniacza. Wzmacniacz Angle Powerwall jest 100-watowym potworem, który ma 4 lampy mocy, 6L6GC w tym przypadku oraz sterujący nimi inwerter na lampach 12AX7 na jednej lampie 12AX7 oraz 3 lampy przedwzmacniacza 12AX7 również. Wzmacniacz ten posiada tak naprawdę 4 kanały, przy czym 2 kanały mają wspólną korekcję, to znaczy są jakby pogrupowane. Kanał Clean, Crunch mają wspólną korekcję, kanał Lead 1, Lead 2 również mają wspólną korekcję. Wzmacniacz posiada bardzo ciekawy system informujący nas o tym, czy lampy na końcówce mocy już umierają, czy jeszcze nie. Jak widać, nie pali się żadna dioda, więc te lampy jeszcze żyją. Mam bardzo rozbudowaną korekcję. Na kanałach Clean Crunch mamy osobną korekcję dla górnych częstotliwości. Oprócz tego mamy podbicie, mamy dół, mamy podbicie góry. Mamy na kanałach przesterowanych tak samo przełączanie pomiędzy mocniejszym podbiciem dołu a słabszym oraz przełączanie pomiędzy mid focus a open focus, jeżeli chodzi, jakby to wytłumaczyć. Mamy dwa różne ujęcia średnicy, tak? Środkowych częstotliwości. I zależnie od tego, co wciśniemy, to troszeczkę inaczej ten środek nam reaguje. To wszystko będzie widać podczas ogrywania. Ogrywać będziemy na paczce Buzaro 212 z głośnikami Celesem Vintage 30. Wszystko będzie zbierane za pomocą mikrofonów Shure SM57 oraz MXL770. W pewnym momencie włączymy sobie dopałkę, ona na razie jest wyłączona. Jeżeli chodzi o jeszcze inne kwestie techniczne związane z tym wzmacniaczem, posiada on pętlę efektów, posiada on wyjście na 2 foot switche, bądź też na foot switch sterowany, to jest Z8, to jest taki foot switch, który steruje większością funkcji tego wzmacniacza, taki prawie że MIDI, ale jednak nie do końca. Wzmacniacz jest bardzo ciężki, bardzo duży, no i cóż, jako Angle oczywiście zakradł moje serce. Może nie do końca, z racji tego, że no, zdecydowanie bardziej jestem fanem brzmienia Savage'a, natomiast Powerwall również jest niemieckim niszczycielem i po prostu brzmienia, które produkuje, są bardzo dobre. Warto zwrócić uwagę również na to, że brzmienia czyste, którymi tutaj będziemy operować, również są niezłe. Momencik, sekundę, trzeba włączyć. Trzeba było włączyć nagrywanie. Wszystko się już powinno teraz nagrywać i mam nadzieję, że będzie całkiem nieźle słychać to, jak ten wzmacniacz brzmi. No dobra, zobaczmy. No jak słyszycie, bardzo przyjemne brzmienie. Pomimo tego, że to jest kanał czysty, w dalszym ciągu brzmi to całkiem fajnie, mimo że jest to high-gainowy potwór. No dobra, zobaczmy, jak sprawują się crunche. Crunch volume, jak widać, rozkręcone. I co teraz mamy? Całkiem
Fajnie. Nie będziemy tutaj zbytnio się nad nimi rozwodzić, może troszeczkę zgłośnie kanały przesterowane. Nie będziemy się zbytnio nad nimi rozwodzić z racji tego, że no czasu nie mamy za dużo. To tym wzmacniaczu można by nakręcić godzinny film i cały czas kręcić brzmienia i tak naprawdę cały czas te brzmienia by się zmieniały. No ale dobra, przejdźmy może do kanałów przesterowanych. I niech kanał pierwszy, gain, jak widzicie, 5 na 10. Mamy w tym momencie podbite. Nie będziemy mieli podbitego dołu, bo to naprawdę dużo dołu daje. Zobaczcie, jak to brzmi. Brzmienie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Mimo że mamy dopiero przesterowany pierwszy kanał, znaczy ten z tych mocniejszych, to tak naprawdę już mamy bardzo mocne brzmienie, bardzo potężne brzmienie i brzmi to naprawdę kozacko. Wybaczcie, że wyciszam, natomiast no, są to P90, one swoje dźwięki, przydźwięki mają. No dobra, zobaczmy teraz, co się stanie, jeżeli zmienimy kanał na bardziej przesterowany. Myk. Te same ustawienia. Jak słyszycie, już na tej gitarze jest całkiem nieźle. Natomiast zobaczcie, co się stanie, jeżeli podłączymy PRS ACE24. Z P9 przerzucamy się na humbuckery. I to nie byle jakie, ponieważ mamy tutaj painkillery, Bernacle painkiller, potężne przetworniki. Ale wróćmy może do kanału troszeczkę słabszego. Zobaczycie, jak to teraz gada. No jak słychać, brzmi to naprawdę nieźle. Słuchajcie, pokażę wam, na czym polega to open focus. W tym momencie mamy charakterystykę open i robimy focus. Będzie bardziej zwarte brzmienie w środku. Myślę, że na koniec było słychać różnicę pomiędzy tymi dwoma ustawieniami. Mi się bardziej chyba podoba open mimo wszystko. Oczywiście możemy nimi dowolnie regulować, szafować. No i może pokażę, jak to mniej więcej działa jeszcze z kanałem czwartym, tym najmocniejszym.
gimnastyka. Jak słyszycie, maszyna do napieprzania. Ten angle brzmi naprawdę świetnie i można by o nim jeszcze bardzo, bardzo długo opowiadać. Natomiast problem polega na tym, że mam dzisiaj straszne tyły i dużo trzeba jeszcze dzisiaj nakręcić. W tym test dalej tego angla. No może jeszcze sobie nie odpuszczę i dopalimy wzmacniacz, który przed chwilą słyszeliście. Ustawienia takie, jakie były, tylko że open focus, open mids. Bajka! Naprawdę brzmi to świetnie, brzmi to przebrutalnie, ten wzmacniacz jest bardzo zwarty, ma bardzo potężne brzmienie w porównaniu do MG-ka, którego ostatnio testowaliśmy, jest dużo bardziej tight, natomiast jest też mniej masywny, chociaż nie brakuje mu wcale pierdolnięcia z dołu. Świetny wzmacniacz, może nie najtańszy, ale wart uwagi, myślę, że można się nim zainteresować. Bardzo rozbudowana ekologia, bardzo rozbudowane możliwości. Szczerze zachęcam do zakupu. Świetna maszyna. Na razie, trzymajcie się. Cześć.